Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku na moim kanale. I dzisiaj słuchajcie, znowu jesteśmy na mojej siłowni domowej. Ostatni odcinek z ćwiczeniami na brzuch, który macie tutaj, bardzo wam się spodobał, dlatego stwierdziłam, że dalej będę prowadzić sportowy content. Za niedługo możecie się spodziewać więcej ćwiczeń, ale jednak w dzisiejszym odcinku przychodzę do was z moją historią o mojej takiej jednej z największych pasji. Tą pasją jest, słuchajcie, taniec. Ja tańczę od małego, zawsze jak byłam mała, chodziłam na balet, później chodziłam na jakiś jazz, hip-hop, modern, różnego tego typu rzeczy, aż w końcu wylądowałam na rurce. Jeśli chodzi o pole dance, to wielu osobom może się dość ciekawie kojarzyć. Niektórzy uważają, że to nadaje się tylko do tańców w klubie, niektórzy mają jakieś erotyczne, nie wiadomo jakie skojarzenia. Słuchajcie, dla mnie to jest sport jak sport, taniec jak taniec. Są też różne tańce z kulkami, z szarfami i nie rozumiem, dlaczego akurat rura miałaby się źle kojarzyć. Jest wiele stereotypów, ale ja uważam to za bardzo fajny sport, któremu oddałam moje całe serduszko. Dzisiaj więc trochę wam opowiem o tej całej historii mojej, jak to się zrodziło, że w ogóle odkryłam w sobie taką pasję, że chciałam coś takiego zrobić. I wam o wszystkim dzisiaj odpowiem na trochę pytań i przede wszystkim pokażę wam, jak wygląda mój taki typowy trening, z racji, że jak widzicie, mam swoją rurę w domu, chodzę na zajęcia, ale mam ją właśnie też tutaj u siebie na siłowni, także mam ją do ciągłej dyspozycji, mogę sobie tutaj robić co chcę. No i oprócz tego pokażę wam dzisiaj takie jakby podstawowy, pierwszy trening pole dance, jak on mój wyglądał. Będę chciała wam pokazać jakieś takie podstawowe figury. Wiem, że nie każdy u siebie ma rurę i nie każdy może sobie wypróbować, czy chce się zapisać na pole dance, czy nie. Ale mniej więcej to wam dzisiaj pokażę, opowiem, czy to jest trudne, czy nie jest trudne i może zachęcę kogoś z was, żeby zapisać się właśnie na ten taniec. Także co, nie mam jakiegoś planu większego na ten filmik, wiem, że sobie będziemy robić różne rzeczy, w międzyczasie będą się przeplatać pytania, które zadawaliście u mnie na Instagramie, także bardzo was serdecznie tam zapraszam, a my słuchajcie, teraz przechodzimy do rozgrzeweczki. Nieważne jaki sport ćwiczycie, rozgrzewka zawsze jest ważna, jak widzicie mam bieżnie i równie dobrze mogłabym sobie robić jakieś szybkie cardio na bieżni czy też na rowerku, ale słuchajcie, ja za bieganiem szczerze mówiąc nie przypadam, to jest jeden z takich sportów, których naprawdę nie lubię i nie sprawia mi to przyjemności, mimo to, że miałam kilka podejść do niego, to po prostu nie lubię tego robić, dlatego dla mnie o wiele lepszym wyjściem jest skakanie na skakance, która aktualnie jest jakoś w dziwny sposób zaplątana. Okej, a więc ja związuję włosy i robimy rozgrzewkę. Okej, więc słuchajcie, ja już jestem po rozgrzewce, a więc zanim jeszcze przejdziemy do rurki, odpowiemy sobie na kilka podstawowych pytań, które mi zadawaliście na moim Instagramie. Przeczytamy sobie, myślę, teraz 5. Od ilu lat lub miesięcy trenujesz? Ja, słuchajcie, trenuję 2,5 roku, no coś takiego, coś może trochę ponad 2,5 roku, z racji, że zapisałam się dokładnie we wrześniu, 2 lata temu, a jak wiecie, mamy teraz maj już mamy prawie, a więc słuchajcie, no już ponad 2,5 roku, także trochę już trenuję, ale wiadomo, na przykład przez wakacje miałam przerwy, przez jakieś wolne, przez wyjazdy, czasem się rozchorowałam, a ja chodzę tylko jeden raz w tygodniu na zajęcia, także gdyby nie to, że mam rurkę w domu, a mam ją już od roku, bo wiadomo, przez pierwsze 1,5 roku nie miałam tej rurki, to po prostu tak bym wypadła z formy, że po powrocie nic bym nie umiała, a tak to przynajmniej wiecie, mogę się trochę podszkolić. Następne pytanie, jak zaczęłaś przygodę z pole dance? I powiem wam, że to jest bardzo ciekawa taka dość historia. Z racji, że w sumie nigdy tego nie traktowałam na poważnie, zawsze chciałam coś tam spróbować, bo oglądałam kiedyś Mam Talent i tam był taki gościu, który tak pięknie tańczył na takiej jakby takiej rurce, która jakby w powietrzu wisi, nie mam pojęcia jak to się nazywa, ale było to przepiękny pokaz i wtedy stwierdziłam, że nie, no chciałabym robić jakiś taki powietrzny taniec, powietrzny sport, bo mega mi to sprawia przyjemność samo oglądanie tego, co dopiero jak ja bym miała to ćwiczyć, to wydaje mi się, że to była mega zajawka. No i tak to się zaczęło i pamiętam, że kiedyś osoby z Wrocławia będą kojarzyć, osoby nie z Wrocławia, które gdzieś były, no to też. Byłam kiedyś w galerii Magnoli, bo tam też chodzę na te zajęcia. I słuchajcie, zobaczyłam właśnie taki plakat dziewczyny, która tańczy i właśnie reklamę mojego centrum tańca, Centrum Champion Team.
właśnie w tej Magnolii i powiedziałam do mamy, że kurde, chciałabym się zapisać. I to była w sumie końcówka roku szkolnego, jeszcze zanim się zapisałam. I mama tak na początku się mnie trochę wyśmiała, tak powiedziała, że okej, że niby się zapiszę, ale wiecie, nie było to w ogóle na poważnie. No i we wrześniu w sumie wpadł pomysł. Zapisałam się wtedy jeszcze z moimi dwoma koleżankami, teraz już nie chodzą, ale przez ten czas poznałam, powiem wam, że mega dużo osób. Poznałam Martynę, którą też bardzo dobrze znacie, Martynę Wyciślak. Poznałam też Karinę, dzięki której w ogóle my nie wiedziałyśmy, że idziemy do tej samej szkoły. Poznałyśmy się w szkole i teraz razem jeszcze chodzimy na rurkę, także super po prostu. Ja po prostu poszłam, zajęcia mi się pierwsze spodobały i stwierdziłam, że chcę to robić. Kolejne pytanie, czy jest to twoim zdaniem trudne? Powiem wam, że jak ja się pierwszego dnia zapisałam, w sensie poszłam na pierwsze zajęcia, to ja w ogóle nie mogłam się utrzymać na rurce. Ja nawet nie wiedziałam, jak ją mam chwycić. I wydaje mi się, że dla każdego to może się z początku wydawać trudne, chyba że ktoś jest po prostu koksem i ma tyle mięśni, że nie musi nic robić na rurce, a będzie się na niej utrzymywać. I wydaje mi się, że z początku może być to trudne i są i łatwe pozycje, i trudne figury, i łatwe figury. Także uważam, że jest to trudne, ale można się do tego przyzwyczaić, można się tego nauczyć. Tak samo jest to strasznie bolesne, po prostu każda część ciała wam się obciera. Ja nieraz miałam podzieloną skórę, siniaki, jakieś tutaj pęcherze, po prostu. Także jest to bolący sport, ale można się też do tego przyzwyczaić. I ostatnie pytanie, nie boisz się, że się poślizgniesz i spadniesz z rury? I słuchajcie, już to się mega dużo razy zdarzyło. Pamiętajcie zawsze, jeżeli idziecie na zajęcia, zawsze miejcie pod sobą materac, bo to może być niebezpieczne. Ja wielokrotnie spadłam z rury, coś sobie zrobiłam, na przykład gdzieś pamiętam, że tak mocno walnęłam szczękę, że potem mnie tak bolało, aż mnie tak ociemiło. No przeszło mi i ćwiczę dalej, jak widać, jestem cała zdrowa i żywa i dalej się mam dobrze, także... A więc to na razie jest tyle z pytań, jeszcze do nich później wrócimy, a teraz słuchajcie, przejdę na rurkę i wam trochę o niej. Link do rury, jak i do materaca, który mam, znajdziecie w opisie. Wiele razy się mnie pytaliście, gdzie kupowałam, niestety ja nie pamiętałam, ale znalazłam, miałam w mailach jakichś starych, także zostawiam wam na dole link do tej rury. Jeżeli będziecie chcieli sobie ją kupić, to zapraszam do opisu. A więc wiadomo, pocą nam się ręce, poci nam się ciało, rura jest coraz bardziej śliska, więc co jakiś czas trzeba ją przemywać. I czym to się robi? Ja akurat używam w domu izopropanolu, ale używałam też spirytusu i zwykłej czystej wódki i wszystko się sprawdzało tak samo. Na razie w domu mam tylko izopropanol, także używam sobie jego. Tu jest w jakimś pojemniku od Ajaxa, ale nie patrzcie na to, bo tu jest przelany izopropanol, czyli po prostu skażony alkohol. Oprócz tego, jeśli chodzi o śliskie ręce, czy też śliskie ciało, mam coś takiego, trochę prześwietla, o, proszę bardzo. Jest to po prostu talk magnezja płynie, tak, no dajecie sobie to na rękę, wsmarowujecie i się nie ślizgacie. Wiem, że dużo osób też używa wosku czy jakichś innych tego typu rzeczy. Ja na razie przecieram tylko papierem i właśnie alkoholem, a jeżeli jest potrzeba, to używam tej magnezji, ale na razie sobie tylko przetrzemy papierem. Jak widzicie, ta rura jest obrotowa, czyli ona się kręci. Ja mam właśnie tą opcję obrotową. Oprócz tego mam takie jakby haczyki, które odkręca się bądź wkręca śrubki i można tą rurę zatrzymać, żeby ona była nieruchoma, jednak ja najbardziej lubię na obrotowej. Jeśli chodzi o jakieś takie podstawowe figury, to przygotowałam dla was takich 5 i słuchajcie, wyglądają one następująco. Jedną z pierwszych figur, których uczycie się już tak na samym początku, jest ona taka podstawowa, jest to fałka. Wygląda ona mniej więcej tak. I na drugą stronę nie wychodzi mi tak dobrze, także nie hejtujcie. No i jedyne, o co tutaj chodzi, to musicie się przełamać i polecieć tą głową w dół, czyli po prostu. Zależy, na którą stronę robicie, ja wam pokażę na prawą stronę. Lewa ręka na wysokości gdzieś waszych oczu, prawa ręka trochę wyżej, nad głowę. No i co? Stoicie po jednej stronie rury i po prostu ciągniecie nogą tak w górę i głowę w dół. Wygląda to tak. Drugą jedną z podstawowych figur jest krucyfiks. I są dwa sposoby na robienie, przynajmniej takich mi znanych, najbardziej podstawowych, są dwa sposoby na robienie krucyfiksa. Krucyfiks właśnie taki zwykły i krucyfiks do góry nogami, także teraz wam pokażę, jak wygląda ten najprostszy, czyli taki zwykły, normalny krucyfiks.
dla mnie jest trochę bardziej skomplikowany i nie jest to tak jakby najprostsza rzecz. Robi się to najczęściej z fałki, chociaż można na różne sposoby, ale tą najprostszą metodą jest robienie jej z fałki i wygląda to mniej więcej tak. Także to były dwie pierwsze podstawowe figury, fałka i krucyfiks. I teraz przejdziemy do trzeciej i tym razem będzie to figura obrotowa, czyli taka, na której będziecie się kręcić na tej rurze. I taką jedną z podstawowych jest to krzesełko. Wygląda to mniej więcej tak. I co? I po prostu robimy zamach nogą zewnętrzną i robimy krzesełko. W ten sposób. Także to są już trzy figury, a więc jak mieliśmy dwie statyczne i jedną obrotową, to teraz czas zrobić drugą obrotową. A drugą obrotową figurą jest słoneczko. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak mi zawsze było uczono. Tak, jak tak robiłam, to mówili, że to jest słoneczko. I wygląda to następująco. A więc bierzecie swoją lewą rękę i dajecie w ten sposób, czyli łapiecie taki chwyt od dołu, prawą bierzecie od góry, robicie zamach tą nogą i dajecie ją z przodu. A więc mamy już cztery takie podstawowe figury i teraz przejdziemy do czegoś trudniejszego, ale za to o wiele ładniejszego niż te poprzednie. I jest to motylek. Powiem Wam, że ja motylka naprawdę bardzo lubię robić. Motylek to była jedna z moich ulubionych figur, jak zaczynałam pole dance. Teraz wiadomo, mam inne swoje ulubione, ale jednak motylek zawsze zostanie w moim sercu. No i co? Wygląda to tak, że po prostu to jest już trochę większa kombinacja, ponieważ robicie fałkę. Wygląda to następująco. Robicie sobie fałkę. Następnie zewnętrzną nogę zahaczacie o rurę. Lewą rękę dajecie w dół, tak samo jak było do słoneczka i po prostu lewą ręką się odpychacie i lewą nogę zginacie. Okej, a więc zrobimy sobie teraz przerwę i odpowiemy na kilka kolejnych pytanek, bo mam ich dość sporo, także będziemy sobie co jakiś czas robić takie przerwy. No i tak, kolejne pytanie, które tutaj mamy. Jak zareagowało otoczenie, na przykład w szkole, jak dowiedzieli się, że trenujesz pole dance? Powiem Wam, że ja na ten pole dance zapisałam się wtedy z dwoma koleżankami, z którymi chodziłam do szkoły. I jak się ludzie dowiedzieli, w sumie nie mówiliśmy tak bardzo nikomu. Raczej gdzieś dowiedzieli się, bo zobaczyli na Instagramie, albo gdzieś na Facebooku, albo no coś tam komuś powiedziałyśmy. Ta kolejna osoba powiedziała kolejnej osobie, kolejnej. I jakoś tam się rozeszło, tak mniej więcej, że razem chodzimy na pole dance. I padło czasem jakieś takich kilka żartów, ale nigdy nie traktowałyśmy jakoś tego poważnie. Te żarty nigdy nie były też takie złośliwe, typu jakieś wyzywanie czy coś w tym stylu, że my to robimy. Nigdy nie było to jakieś obraźliwe. Raczej było to takie spokojne, po prostu zażartowanie, ale ludzie najczęściej mówili, że podziwiają, pisali pozytywne komentarze. Także raczej wszyscy podeszli pozytywnie, chociaż wiecie, nie wiem co ludzie mówią za plecami. Dobra, kolejne pytanie. Nie ślizgają ci się ręce jak tańczysz? Otóż to ślizgają. I teraz zrobiliśmy sobie przerwę, żeby ręce mi trochę odpoczęły. Zaraz przetrę też rurę, żeby ona właśnie nie była już taka śliska, bo ręce mi się strasznie ślizgają. Po prostu zawsze jest tak gorąco, my się tak ślizgamy na tych rurkach. To jest nie do wytrzymania, dlatego w wakacje najczęściej nie chodzę na żadne zajęcia. No i tyle. Następne pytanie, czy w grupach są podziały wiekowe i na stopień zaawansowania? Powiem Wam, że jeśli chodzi o moje, nie wiem jak jest w innych jakichś takich tanecznych centrach, czy też jakichś innych po prostu właśnie studiach, czy coś w tym stylu, ale słuchajcie, u mnie jest chyba podział tylko na zaawansowanie, tak mi się wydaje, chociaż może też na wiek, nie wiem, ja na przykład u siebie miałam zarówno, jak byłam młodsza, to miałam i 17-latki i miałam też chyba 10-latki, także mamy naprawdę z różnej grupy wiekowej właśnie dzieci, ale to jest w sumie spoko, bo każda sobie radzi mniej więcej podobnie, wiadomo, te, które dłużej chodzą, no to lepiej, te, które krócej, słabiej, ale na przykład jeżeli jakieś na przykład 10-latka chodzi równo z 17-latką, to nie wcale nie znaczy, że jest gorsza. Miałam w grupie dużo jakichś takich fajnych, małych, pozytywnych szkrabów, które po prostu tak wywijały
zabijały na tych rurkach, robiły takie rzeczy, że to było po prostu dla mnie nie do ogarnięcia, naprawdę. Ja po wakacjach, czyli od września w ogóle zapisuję się do jakiegoś innego centrum tańca, bo wiadomo, chcę się cały czas rozwijać, nie chcę cały czas tkwić w jednym miejscu, jak na przykład w innym może być mi lepiej. Swoją właśnie przygodę z Champion Team zamknę po 3 latach właśnie tam chodzenia i wydaje mi się, że to jest spoko, fajnie jest sobie zmieniać te centrum tańca, żeby wiecie, żeby być w różnym otoczeniu, poznawać cały czas nowych ludzi, uczyć się nowych rzeczy, przyzwyczajać się też do tych, do innych nauczycieli, do innych trenerów. Ile kosztują u Ciebie lekcje za miesiąc? W moim studiu, czyli w centrum tańca, w Champion Team, kosztowały chyba 140 zł za miesiąc. To jest dość sporo. Ja wiem, że jest wiele szkół, które oferują znacznie mniejszą cenę za właśnie za zajęcia. Ja miałam raz w tygodniu, chodziłam w środę na godzinę 19. Także jeśli chodzi o moje zajęcia, to kosztowały chyba coś koło 140 zł, ale mogą się trafić większe i mniejsze ceny. Okej, a więc to, co teraz Wam pokażę, pokażę Wam jedne taki z moich ulubionych figurek, które bardzo lubię robić. Niestety części nie znam nazw, ale będę Wam po prostu pokazywać. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Okej, a więc to by był ten taki mój mały pokaz, mam nadzieję, że to Wam się podobało. Dajcie znać, czy kogoś zachęciłam właśnie do trenowania pole dance'u. Wydaje mi się, że to jest naprawdę ciekawe i okej, mam ostatnie w sumie 3 pytania, ale zaraz możemy też wylosować. A więc tak, można sobie coś uszkodzić tańcząc. Wiadomo, jak w każdym sporcie są różne kontuzje. Nie chcę Was tutaj straszyć żadnymi rzeczami złymi, ale wiadomo, trzeba się liczyć też z tym, że występują różnego rodzaju kontuzje. I lecimy z kolejnym pytaniem, chyba już ostatnim. Tak, z ostatnim. Masz jakieś medale czy puchary? Mam, słuchajcie, na pewno mam jeden puchar za 3. miejsce, bo byłam na jednych tylko zawodach, niestety z pole dance'u, bardzo mi jest z tego powodu przykro, że tylko na jednych, ale no niestety byłam tylko na jednych zawodach i zajęłam wtedy, pamiętam, 3. miejsce, no i mogę Wam tutaj wkleić zdjęcie tego pucharu, no i miałam też oprócz tego jakieś takie pokazy dla rodziców, kiedy po prostu nam dawali jakby takie medale ukończeniowo, jakby takie roczne, że jak na przykład chodziliśmy rok przez na zajęcia i byliśmy na tym pokazie, to po prostu dostawaliśmy taki jakby medal. A więc co, ja już dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Dajcie znać, czy takie coś Wam się podobało, czy chcecie więcej takich sportowych filmików na moim kanale. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie również, żeby subskrybować kanał. No i co, filmiki są w poniedziałki i piątki, także o 16, także widzimy się już w poniedziałek. No, a więc do zobaczenia.